Centrum Kultury Śląskiej Grota w Lipinach rozbrzmiały najpiękniejsze kolędy i pastorałki, a to za sprawą rodzinnego kolędowania, czyli muzycznego spotkania świętochłowickich familii. Rodzinne kolędowanie na stałe wpisało się już w kalendarz świątecznych wydarzeń w dzielnicy. Od samego początku, a w tym roku odbyła się już 20. edycja, organizatorem tego wydarzenia jest Urszula Owockania. Corocznie w tym radosnym spotkaniu uczestniczą zarówno młodsi, jak i nieco starsi miłośnicy śpiewania. Wiele rodzin, nie tylko tych z Lipin, wprost nie wyobraża sobie świątecznego okresu bez udziału w tym wyjątkowym przedsięwzięciu. No nie tylko lipinianie, z okolicznych miejscowości także przyjeżdżają, bo po 20 latach to się już rozpowszechniło, no i dużo osób się dowiedziało, że coś takiego fajnego jest na Lipinach i chętnie przyjeżdżają pośpiewać. Od samego początku pod Pani przewodnictwem to się odbywa. Czasami wspomina Pani te początki? No często wspominam te początki, bo nie spodziewałam się, że aż tak duże zainteresowanie będzie tym wydarzeniem. I po tych 20 latach jakie należałoby wyciągnąć wnioski Pani zdaniem? No, że jednak ludzie chcą kolędować. Że nie tylko słuchać kolęd, chodzić na koncerty, ale także śpiewać. Ostatnio wyczytałam, bo zawsze używałam tych słów, że kto śpiewa, ten dwa razy się modli. Ale nie wiedziałam, że to nasz patron, święty Augustyn, patron naszej parafii lipińskiej, te słowa wypowiedział. Właśnie święty Augustyn, patron tutejszej parafii, tak wypowiedział, więc to też zobowiązuje. Tak, zobowiązuje, więc jak najwięcej musimy w tej parafii śpiewać i organizować koncertów. Dzięki rodzinnemu kolędowaniu mury Centrum Kultury Śląskiej Grota zawsze tętnią atmosferą międzyludzkiej życzliwości. Jest to przecież okazja do wspólnego radowania się z Narodzenia Pańskiego. Tradycja wspólnego kolędowania w Lipinach jest już na tyle długa, że w tym familijnym śpiewaniu uczestniczyło kilka pokoleń mieszkańców i wciąż dochodzą kolejne. Jesteśmy tak upchani co roku, no tata nam uszył takie stroje, bo ma firmę swoją, która szyje stroje, no i uszył nam też taki strój, dlatego jesteśmy tu ubrani, żeby to wykorzystać, ten taki strój aniołka. No ogólnie tu jest taka rodzinna atmosfera, tak jak to jest rodzinne kolędowanie, to ta rodzinna atmosfera przy tych kolędach tutaj jest. Piękne też jest z pewnością to, że swoimi strojami podkreślacie śląskość, podkreślacie to, co w Lipinach ciągle jeszcze jest żywe, choćby tylko podczas procesji Bożego Ciała. Tak, dokładnie. Właśnie chcemy też pokazać, że Lipiny to nie tylko te stare kamienice i no, syf i brud, tylko jednak, no, że Lipiny są dalej piękne. Dzięki tym strojom jednak jest tutaj lepiej. Jest ta tradycja, dzięki której jest jednak bardzo... No i to właśnie nas tak łączy. Bardzo dobry pomysł, bo ludzie się spotykają, już tyle zła jest na tym świecie, a tak to jednak jedna drugiego patrzy w ogóle jest. To jest coś, co jest nadzwyczajnego. Dla mnie to jest coś ładnego, no nie mogę powiedzieć. Co jest takiego magicznego w tym kolędowaniu, że tyle ludzi chce tutaj się spotykać, że tyle ludzi chce śpiewać kolędy nowonarodzonemu Panu Jezusowi? No bo to są ostatecznie kolędy. No a kolędy polskie zawsze były znane. Są różne chrystmesy, wszystko, ale jednak polskie kolędy choćby, no Lulaj żeje żoniu i tak dalej, no w ogóle wszystkie kolędy. No i to tak ludzi przyciąga. Pana ulubiona kolęda? Moja ulubiona kolęda to jest właściwie ta góralsko. Bo ja teraz na starsze lata chwyciłem się instrumentu, bo lekarz mi zabronił grać, bo jestem też amatorem muzykiem na puzonie, ale mam bardzo kłopoty ze serduszkiem, no i gram teraz na fletni Pana. Bez kolęd trudno wyobrazić sobie czas świąt Bożego Narodzenia, choć kolęda w pierwszym znaczeniu była pieśnią powitalną i pochwalną na cześć gospodarzy. Przekazywała życzenia szczęścia i pomyślności. Jako pieśń religijna związana z narodzinami Chrystusa, kolęda wykształciła się później wraz z rozwojem i umacnianiem się chrześcijaństwa. Wspólne kolędowanie jest wyrazem wiary, bo kto śpiewa, ten dwa razy się modli. Lipińskie rodzinne kolędowanie jest wydarzeniem integrującym rodziny, ale także lokalną społeczność. Podczas tego niezwykłego spotkania z kolędami i pastorałkami na każdego czekały drobne upominki. Tradycją tego spotkania stało się również wyróżnienie najliczniejszej rodziny biorącej udział w tym wydarzeniu. Uhonorowano także najmłodszego i najstarszego uczestnika spotkania.